Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj wracamy sobie do serii przeglądu starych serwerów w ramach playlisty ciekawostki Dzisiaj na tapetę weźmiemy sobie serwer 24 Polski, dlatego że pod poprzednim odcinkiem pisaliście mi o tym serwerze. Zajrzałem sobie tutaj z ciekawości, no i z tego co widzę w top 5 są dwie osoby, które jak gdzieś tam kojarzę z YouTube'a, które nagrywały bądź nagrywają dalej. Także stwierdziłem, że serwer taki powiedzmy no dość znanych osób, które tam gdzieś się w tym community YouTube'owym nazwijmy to obracają, także stwierdziłem, że sobie go obszajmy. Wejdzie też takie drobne urozmaicenie do tej serii, powiedzmy, oprócz tutaj przeglądu rankingu graczy pierwszych pięciu, przejrzymy sobie również ranking Gildii, oczywiście nie będzie to jakaś tam analiza, tylko po prostu rzucimy okiem, no i przejrzymy sobie ranking Pupili, bo myślę, że to są takie dwa dość ciekawe rankingi, wiadomo, nie będę się tu rozwodził, tylko tak jak mówię, rzucimy okiem, zobaczymy jak to wygląda. Twierdzę i podziemia, wiadomo jak te rankingi działają, jak to tutaj się prezentuje, jak te, ta cześć powiedzmy jest zbijana. także raczej to niko nie interesuje, więc tutaj te rankingi sobie olejemy, no ale te trzy będziemy przeglądać, już to miałem w sumie wrzucić w poprzednim odcinku, wy mi o tym pisaliście, żeby to dodawać, no ale ja o tym zapominałem ale od dzisiejszego odcinka będzie to po prostu już wdrożone, nazwijmy to zanim jednak przejdziemy do odcinka pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę teraz zjeżdżacie, zostawiacie, ja widzę, że dużo osób nie zostawia, mimo że oglądają także proszę mi w tym momencie zjechać na dół kto ma taką możliwość i tego kciuka w górę po prostu zostawić, oprócz tego linki w przypiętym komentarzu i opisie do do Twitcha, zapraszam serdecznie sobie tam wbić, zafollowować na Twitchu, wbić na Discorda. No i subskrypcja z dzwoneczkiem, jeżeli ktoś ogląda, jeszcze nie subskrybuje, i nie ma dzwonka, no to zapraszam do zostawienia. No i co, chyba sobie możemy zaczynać. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, chciałbym zaprosić Was na stronę eneba.com, która w swojej ofercie ma ponad 10 tysięcy produktów cyfrowych. Są to oczywiście przede wszystkim gierki na różne platformy, są również karty podarunkowe do ładowania i wiele, wiele więcej. Eneba ma to do siebie, że ceny tych gier są naprawdę bardzo fajne, bardzo atrakcyjne w porównaniu do innych stron tego typu, w porównaniu do innych miejsc, gdzie możemy właśnie tego typu gierki kupić. No i jeszcze oprócz tego wyróżnia się tym, że live chat, czyli tak zwany support, jest dostępny 24 na 7, czyli po prostu non-stop. Jeżeli zakupimy klucz do jakiejś gry i mamy z Jakiś problem, coś nie działa, coś nam nie przyszło. To oczywiście możemy od razu do nich napisać i oni postarają się jak najszybciej ten problem rozwiązać. Mogę wam tu zaprezentować, jak zakupić coś na tej stronie, bo mam swój kodzik rabatowy, o którym wam zaraz powiem. Wejdziemy sobie na przykład tutaj w karty podarunkowe, mamy wszystko pokazane, weźmiemy pierwszą, lepszą dla sprawdzenia. Klikamy kup teraz, no jak widzicie, karta PlayStation Network, za zastówkę o wartości 100 zł możemy kupić za 87.18. Klikamy kup teraz. No i jak widzicie, są tutaj dostępne wiele, wiele metod płatności. No i czy mamy kod rabatowy się nas pytają i oczywiście kod rabatowy jest to neutral, który daje nam 3% zniżki. Więc jeżeli coś będziecie chcieli kupać na tej stronie w przyszłości, to tego kodziku możecie użyć. Klikamy zastosuj. No i jak widzicie, 3% rabatu mamy 2.62 nam obniżyło także całkiem przyjemnie. Oprócz tego zapraszam do linków w opisie, bo tam jest między innymi link, dzięki któremu jeżeli się zarejestrujecie właśnie z tego linku, to dostaniecie 1 euro na start, więc no wydaje mi się, że mm, fajny 1 euro dostać sobie za nic i jeszcze do oprócz tego, jeżeli chcecie jakąś gierkę kupić, to 3% rabatu, jakaś tam fajna sumka dzięki temu się uzbiera. Zaczynamy tutaj od top 1 gracza, jest to TheDake. Tu jeszcze szybko spojrzę, czy mi się wszystko nagrywa, bo już mam chyba trzecie podejście do tego odcinka, ale widzę, że wszystko jest git. Także ok. na pierwszej pozycji mamy gracza i TheDake to jest pierwsza osoba z tych dwóch, która do tej pory nagrywa na YouTubie. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda gra na takim 580 81 poziomie, to już nawet bym powiedział, że nie jest late game, to już jest taki można powiedzieć ekstremalny, ekstremalny late game. No bo już tutaj się zbliża powolutku do 600 poziomu, to możecie sobie wbić na kanał TEDK. Tutaj nawet macie w opisie napisane jak napisać. Jak wpiszecie tam pewnie Teddyk to wam wyszukam i macie gameplay'e, właśnie let's play, nazwijmy to, z tak wysokiego poziomu, także sobie możecie obczaić. No i TDIG jest pierwszy na tym serwerze, ma też wyraźną przewagę czci, także tutaj raczej podjazdu już ze strony top 2 gracza nie będzie, przynajmniej na razie gramagiem. no ale zobaczmy jak to u niego wygląda. Przede wszystkim statystyki, Boki ma niecałe 3,5 tysiąca, tutaj inteligencji 90 tysięcy, no i HP ma 28 tysięcy, co daje nam łącznie tutaj 118 tysięcy tych dwóch statystyk, szczęście 5 tysięcy, no i w w zasadzie tyle, klaserek na 100%. Tu widzę, że Gemiki ma raczej same czarne, jeszcze pewnie nie zmieniał. Jeden ma pomarańczowy 1822, więc bardzo, bardzo dużo. W ogóle TDIG nas ogląda, w sensie tam moje odcinki często komentuje, więc jakbym tutaj miał jakieś wątpliwości albo TDIG coś tam by się chciał wypowiedzieć, to może się wypowiedzieć właśnie w komentarzach. Ja tam przy serduszkuję, może przypnę ten komentarz. Jakbyśmy oczywiście mieli jakieś wątpliwości, jak tutaj czy ktoś gra na Expa, czy na Golda i jak to generalnie wygląda. Bo TDX, skoro gra na tym serwerze, no to zakładam, że wie. Pod ostatnim odcinkiem w ogóle to był chyba serwer 9 polski. Pojawił się tam kilka dni temu. I pod ostatnim odcinkiem widziałem, że właśnie jedna osoba, która tam była, to przejść na tym serwerze, się wypowiedziała na temat tego serwera. Rozjaśniła tam mniej więcej, kto gra na Expa, kto na Golda, jak to wygląda. Więc dziękuję za to. Jeżeli ktoś w przyszłości, ktoś tak będzie właśnie miał do czynienia z jakimś serwerem, będzie wiedział, to również zapraszam do. może napisać komentarz. Chętnie też poczytam sam i pewnie inni. Dobra, jeżeli chodzi o TDI-ka, no to gemy tak wyglądają. Tu widzę, że itemki ma ulepszone. No różnie. Broń ma razy 10, ale za to tu ma widzę, że yy, klatę razy 2. Yy, tu w ogóle nie wiem, czy to nie jest. Aha, właśnie. To yy, może być też kudawki założone. No właśnie, to w sumie nie ma co tak oceniać, bo tu widzimy, że ma premię do złota, yy, że ma tutaj premię do PD. No różnie to wygląda. Może dlatego są tak słabo ulepszone, i może dlatego mają czarne gemy zamiast pomarańczowych. Ale to tdi może się wypowiedzieć. No szkoda, właśnie, że. Na tych starych serwerach przeważnie ludzie siedzą właśnie tutaj w EQ do, do AWKI, często, bo ciężko to ocenić. No ale, mimo wszystko, no widzimy, na broni 1822 Gemik Pomarańczowy, no potężny, nie? No ale też widzimy, że runka ma na przykład 26%, więc runki jeszcze maksymalnej niestety nie ma, więc pewnie rękę nie grzybi albo coś w tym stylu. No ale tak się prezentuje jego postać. Tu najbardziej nas ciekawią statystyki, które łącznie ma 118 tysięcy w sumie, więc no dużo, nie? Bardzo dużo. Dobra, druga osoba. Jest to zwiadowca. 570 level. Tu widzimy, że boki ma po 4000. HP ma 15, powiedzmy, i 5000. No i zręczności ma tysiąca, Co nam daje łącznie 90 tysięcy. Dobrze policzyłem? Nie, nawet nie. 86 tysięcy. Czyli, no, jeżeli chodzi o te statystyki, no to zobaczcie. 28 tysięcy ma tutaj przewagi TDIG nad nim. Także, no, już widzimy, skąd się wzięła ta przewaga czci. Nie, że, no, tutaj łącznie tak jak mówię, no. 90... Nie, dobrze mówię, kurde, 86 tysięcy, no dobrze mówię, z tą matmą u mnie to różnie bywa w tym liczeniu. No ale tak, 86 tysięcy, no to widzimy tutaj zdecydowaną przewagę właśnie TDI'a w statystykach. To też jestem ciekaw, czy TD, na którym poziomie przeszedł na Golda, jak to tu wyglądało, wiadomo, że gierka kiedyś działa inaczej, kiedyś to wszystko, wszystko szło wolniej. Tu nawet TDK ma napisane... W opisie, że zobaczcie, pod koniec 2016 roku wbił 400 poziom i tutaj na początku, nie na początku, no powiedzmy w połowie 2019 wbił 500, czyli 100 leveli między 400 a 500 wbił 2,5 roku, no a teraz widzimy jak to wygląda, teraz jak to idzie na expa, no to ten 500 level jest w stanie wbić, no nie wiem czy w 2 lata, ale może w 2,5 roku coś takiego, jeszcze jak gra Berserkiem i tak jak mówię 100% na expa idzie, yy, no to raczej ten 500 tak 2-2,5 roku jest w stanie wbić, więc no widzimy jak ta gierka się zmieniła, teraz jeszcze jest darmowy level co 20 dni i tak dalej, nie? No ale tutaj ma TDI jakieś daty wpisane właśnie tych 400-500 level i tutaj inteligencja. Zobaczcie, 10 tysięcy inteligencji wbił pod koniec 2016 roku, a tutaj już 80 tysięcy inteligencji wbił w tym roku w lutym, nie? Także no tak to wygląda. To oczywiście zgaduję, że ma na myśli podstawy, ale tu widzę, że 90 tysięcy nie, nie wpisał, bo 90 już też wbił, to powinien wpisać. Może nawet dzisiaj wbił, nie wiadomo, bo to widzimy, że jest dość świeże. No ale dobra, przechodzimy do gimixa. Gimikisa, przepraszam, zwiadowca, 570 level no i tak jak mówię, no te statystyki zdecydowanie odstają od TDIK, więc widzimy skąd tutaj ta przewaga, klaserka tu widziałem, że w opisie ma 100%, być może jest to spowodowane tym, że jest ciągle ten błąd, no ale widzimy, u TDIK nam się wyświetla 100%, a u niego nam się wyświetla 99,60, więc nie wiem do końca, do końca jak to działa no ale tak, no te statystyki zdecydowanie odstają, no tutaj runka 20%, więc też nie, jest, nie ma jeszcze maksów, tutaj broń, w sensie pomaga. Ręczowi Gem również tylko w broni, i widzę, że w pierścionku. No i też tutaj jakieś pierścionki. No, nie, on tutaj ma chyba swój normalny set, z tego co widzę, bo nie ma tu za bardzo runek na awkę. Tylko większość runek, jakie ma. To są właśnie punkty życia i tego typu rzeczy, więc no po prostu tak to u niego wygląda. Także no maksymalnych runek jeszcze nie ma, a u TDIKA w ogóle. A nie, TDIK ma widzę, że 15% z run, to może to jest jego normalny set. No, ciężko, ciężko się domyślić, czy nie na awkę, czy zwykły taki do, do walki powiedzmy. No zobaczymy, nie? Może tam TDIK się wypowie, no ale tak to wygląda. Dobra, trzecia osoba, No Name Player, no name player którego, którego ja kojarzę właśnie z YouTube'a. Wbiłem sobie na jego kanał właśnie z ciekawości przed nagraniem tego odcinka, i się okazało że nie nagrywa już od dwóch lat Shakespeare'a. Widziałem, że tam jakieś inne rzeczy wrzuca, ale, ale Shakespeare'a nie. Może jak wpiszecie No Name Player Shake's na przykład w wyszukiwarce, to Wam powinno wyszukać jakieś jego filmy. On nie nagrywał takich typowych let's play i tak dalej, tylko on bardziej jak się coś działo nagrywał. No ale wiadomo, na tym levelu to już ciężko cokolwiek ciekawego zrobić. No i jeżeli chodzi o niego, to nie wiem czy się mylę czy nie, ale z tego co pamiętam, on był kiedyś top jeden tego serwera, więc tutaj no, spadł na trzecią pozycję. Nie wiem czy już mu się po prostu nie chciało grać, czy sobie odpuścił, no i tu go przegonili. Ale z tego co kojarzę, on był chyba kiedyś właśnie top 1, nawet z jego filmiku tak wynikało, więc no też nie jestem przekonany, ale tak mi się wydaje. No i no name player tutaj również gra z wiadowcą. 562 level, także no póki co TDI oprócz najlepszych statystyk, ma również najlepszy level, ale zobaczmy jego statystyki. Tu widzimy, że ma. 79,5 tysiąca, tu mu dodamy te pół, powiedzmy to, niech będzie 80 tysięcy, plus 18,98 tysięcy łącznie, czyli no większa aniżeli gimiki z statystyki, no ale mimo wszystko mniejsze od tdi -ka. Więc no tutaj póki co TDX zdecydowany top 1, boczki ma po 3,750, tutaj szczęście ma na 5,200. No i jak runki, runkę ma 23%, gimiki również same czarne w broni, ma pomarańczowy. Zobaczcie, że w miarę to top 3 póki co wygląda podobnie. Nie tutaj, gdyby nie ta Przewaga, TDIK w statystykach, to w miarę by to wszystko wyglądało podobnie w ekwipunku i tak dalej No tutaj wiadomo, pancerz 25%, on ma znowu 100% klasera, więc nie wiem jak to wyświetla, czy jest jakiś błąd, czy nie ale no, zobaczymy. Dobra, tu itemki widzę, że ulepszone razy 9, przeważnie, tu broń razy 10. Także no jeżeli chodzi o ulepszenia ukowala, to on ma chyba najlepsze, bo tutaj widzieliśmy, że wszystko jest razy 5 razy 4 poulepszane. No, i po prostu tak wygląda jego postać. Myślę, że nie ma co tutaj się za bardzo rozwodzić, no bo, no bo chyba wszystko widzimy. nie? Statystyki ma top 2 serwera. Serwer ma top 3, w sensie, Level ma top 3 serwera, więc no, tak to wygląda w tym momencie. No i lecimy dalej. No i właśnie jeżeli chodzi o to, top 3 serwera, to zobaczcie, oni tutaj w miarę są blisko siebie, jeżeli chodzi o cześć natomiast top 4 już zdecydowanie odpada. Top 4 ma już 810 tysięcy czci, Level również ma już o no, wiele niższy, nie, aniżeli tutaj. Pierwsza, trójka, więc zdecydowanie jest tutaj mniej, Mniej jakby zaangażowania pewnie w grze, w grze, w grę, powiedzmy, albo po prostu już nie robi trzech pasków, albo coś, no nie wiadomo. W każdym razie, jak to wygląda? No, u niego statystyki tu boki widzę, że 3200, tutaj szczęście ma 3200, no i statystyki, no to widzimy: 29 300 ma siły, no i 14000 HP, czyli łącznie powiedzmy w zaokrągleniu. 44 bez tysiące tam, bez tam 500, powiedzmy, czyli 43,5 tysiąca HP, 43,5 tysiąca wszystkich statystyk, już mi się miesza to liczenie. Także, no, zdecydowanie już tutaj widać, dlaczego właśnie on ma 810 tysięcy czci, a nie okolice tutaj 1 500 tysięcy. No, właśnie dlatego, że tych statystyk ma zdecydowanie mniej. No i jak to wygląda u niego? No, runka bardzo podobna do tych pierwszych trzech, 23%. Tu widzę, że itemki ulepszone razy 8 razy 10, razy 9, więc no, również ulepszenia na w miarę przyzwoitym poziomie. Tu widzę, że bonus z run ma 10% zaledwie, więc no, wygląda na to, że po prostu nie ma tych runek, bo tutaj widzimy, że do ekudawki dawki raczej również nie ma. Także no tak to u niego wygląda 301 milionów HP, więc no nie za, nie za dużo jak na taki level, powiedzmy sobie szczerze, jak na wojownika oczywiście No i tyle, nie, więc tutaj no zdecydowanie już widać, że odstaje od tych pierwszy, pierwszych trzech graczy, także też dlatego jest na pozycji czwartej. No i ostatni, jeżeli chodzi o, to nasze, o ten nasz przegląd. Gruby 83 to jest również zwiadowca. 530 level, więc większy od tego czwartego, ale jak tu statystyki 44 tysiące plus 10 czyli zobaczcie, on ma tutaj 54,5 tysiąca statystyk także więcej aniżeli ten Volgav no a czci zdecydowanie traci bo czci traci prawie 50 tysięcy także no sporo, nie, więc no różnie się to układa, tutaj widzimy że też gildie są różne, jest straszna mieszanina między Burning Dragons a duchy pijane powietrzem, to też ta część wynika też z tego czasami, że po prostu to już mówię w poprzednim odcinku, że jakby osoby z tej samej gildy się nie atakują. Co za tym idzie, wiadomo, tamta część, ta część nie ubywa im. Powiedzmy, też niektórzy idą na Expa, więc wybierają misje dłuższe. Niektórzy idą na Golda, więc wybierają krótsze. Jak wybierają krótsze, to więcej tej czci, tej czci dostają z tej jawki. Także no tutaj wiele czynników się na to składa. No ale tu widzimy, że statystyki grubego są top 4 serwera mniej więcej jeżeli tam się nigdzie nie machnąłem. No i tak, 3300 ma boki, statystyki już spojrzeliśmy, szczęście 3800, Klaserka ma 99,5%, więc więcej niż Wolga. Wolga ma w ogóle zaledwie 98%, także no tutaj zdecydowanie wydaje mi się, że oprócz Lochów jeszcze jakieś temki mu tam brakuje ich po prostu. No i dobra, jak to tutaj wygląda? 16% runka, więc dość niska w porównaniu do innych, no ale też mniej więcej te same okolice, 6% bonus z run. Tutaj widzę, że itemki ma raczej normalne, same czarne kamyki. Volga miał, Volga również miał same czarne, dobra. Mm, tutaj te kamyki po 1151 jak tak patrzę, no i co itemki ulepszone różnie, razy 4, razy 5 no chociaż nie, nie tak różnie, przeważnie razy 5, także no tak to po prostu wygląda, jeszcze tutaj sobie rzućmy okiem w ogóle na czarne gimiki, na przykład TDIK on ma tutaj 1200 z tego co widzę, gimiki z Maile, też tak w okolice 1200 tutaj patrzę, 11170 się trafił, ale tak mniej więcej 1220 tutaj Volga w Majakie, 1000 1050, no ale to wiadomo, że też pływa level na pewno, oprócz tam poziomu palni no na tutaj ten level jest zdecydowana różnica. No i ten ma, no ten ma lepsze, ten ma po 1100, nie? Więc też ciekawe. Tu są w sumie w innej gildii, ale też jestem ciekaw skąd wynika taka różnica, właśnie w czci. Mimo, że raczej gruby, biorąc pod uwagę jego statystyki, powinien być tutaj graczem top 4, nie? No ale to wiadomo, może i napisać dlaczego tak to wygląda. Dobra, no i jeżeli chodzi o pierwsze top 5 graczy, to wydaje mi się, że tyle. Wydaje mi się, że wszystko już wiemy. Gildie. Gildie was mogą ciekawić, bo zobaczcie, jak bijemy sobie w to pierwsze top 30, no to tutaj wiadomo, jak spojrzymy na pierwsze top 10, to raczej, raczej Burning Dragons wygrywają zdecydowanie. Natomiast, jak sprawdzimy sobie pierwsze top 30, całość, no to tutaj duchy pijane powietrzem w teorii mają więcej osób, w tym top 30 i tak dalej. No ale jak spojrzymy sobie na gildie, no to niestety, bądź też stety, Burning Dragons 70, prawie 2000 trzci, gdzie duchy pijane powietrzem mają mają tej czci prawie 46 tysięcy, więc no przewaga jest zdecydowana. Tutaj średni poziom 467 tysięcy. Przepraszam 467 po prostu no a tutaj duchy pijane powietrzem 420 więc no stąd wynika ta przewaga która na pierwszy rzut oka w tym top 30 nie jest wcale tak widoczna. No i tu jeszcze mamy jakąś trzecią gildię ale tu już jest średni poziom 350 więc no również no już brakuje i w ogóle tu w 40 osób oni grają także no raczej tylko te pierwsze dwie gildie się tutaj liczą można powiedzieć w tej walce no i pupile pupile również są ciekawe. Zobaczmy, że tutaj jeżeli chodzi o właśnie te pupile, to tak. Tadej, Gimikis i Gruby to są osoby, które są tutaj w top 5 tych graczy. Dobrego kolegi nie widzieliśmy. Dobry kolega, który jest gdzieś tutaj. O, dobry kolega jest dopiero 16 i kogo my tu jeszcze mamy? Aha, i no name player, czyli no z pierwszej piątki 4 osoby są również w top 5 serwera. No ale zobaczcie, co jest ciekawe, tutaj tak. Gimikis ma straszną przewagę, prawie 102 tysiące Tutaj Tadej ma 77,5 tysiąca. No i Gruby ma 65. 5, no name player ma 47, a tutaj już piąta osoba ma 17,200, więc no yy, ta przewaga również jest yy, no bardzo duża, nie? Tych, yy, tych graczy, yy, tutaj tym top 4 na top 5, no ale też top 1 na top 4 również jest bardzo duża, już nawet top 1 na top 2 yy, też już tej czci ma bardzo, bardzo dużo. Też jestem ciekaw, z czego to wynika. No ale tu akurat pupile to jest duże RNG, więc tutaj, nawet jak masz słabszy pupile, to możesz przegrywać. Także różnie to wygląda. Co ciekawe, jeżeli mój berserk nagle by się znalazł na tym serwerze, to w rankingu pupili byłby top, top 5 w tym momencie. Dlatego że mój berserk ma chyba tam 20 000, albo 21, więc no tutaj byłby właśnie top, top 5 w tym momencie. Także no ciekawe, zobaczcie, jak tutaj jest wszystko równiutko: 15 tysięcy 16. 000. No tutaj dobry kolega 17, a tutaj nagle 40. 7, ale tak to wygląda na tych serwerach, taka przewaga jest zrobiona. To są właśnie osoby, które mi się wydaje, że regularnie, bardzo, bardzo regularnie grają, wbijają mawkę karmią te pupile. A te osoby, które tej czci mają mniej i tak dalej, to już sobie odpuszczają, nie robią trzech pasków i tak dalej. Wiadomo, jak to wygląda. Więc to wszystko później. Na końcowym, nazwijmy to, rozliczeniu, wychodzi. Dobra, to by chyba było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Sorki, że się tam zamieszałem w jednym liczeniu, ale już wiadomo, jak to wygląda, jak te statystyki się tak liczy, porównuje i tak dalej. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę. Pamiętajcie o tym, jeżeli ktoś w ogóle dotrwał, żeby jeżeli ktoś w ogóle zapomniał na początku, to niech zrobi to teraz. Oczywiście, subskrypcja z dzwoneczkiem wbijajcie na Discorda i na Twitcha. Linki w przypiętym komentarzu i opisie. I w zasadzie tyle. Także ja Wam dziękuję za uwagę za oglądanie, trzymajcie się i cześć!